Masaż to dla niego filozofia życia, daleko wykraczająca poza wiedzę czy konkretne techniki. Nic więc dziwnego, że osiągnął już wiele sukcesów międzynarodowych właśnie w dziedzinie masażu. Moim gościem jest dzisiaj Daniel Noworzeniuk Hamilton, terapeuta, który przybył do nas prosto ze słonecznej Majorki. Danielu, witam cię serdecznie w naszej firmie. Witam cię, Agato, i witam wszystkich oglądających dzisiaj nas tutaj. Z całego serca. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, jakie Danielu chciałam Ci zadać, jest związane z Twoimi początkami. Początkami w masażu, w terapii. Dzisiaj mieszkasz w Majorce, ale to właśnie w Polsce wszystko się zaczęło. Opowiedz o swoich początkach. Początki są zawsze fascynujące, ale one się zaczynają tak naprawdę od naszej rodziny, która nas albo motywuje, albo nas zniechęca. I ja miałem takie szczęście, że miałem obojga kochanych rodziców, którzy mnie wspierali w moich zainteresowaniach i w pomocy niesienia drugiemu człowiekowi. Od, odgrywając rolę ratownika najmłodszego w kraju i potem najmłodszego sędziego piłkarskiego, zrozumiałem, że ludzie i sam potrzebuję kształcenia w formie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Studiując, poznałem profesorów, doktorów, którzy otworzyli mi bramy właśnie do masażu. Tutaj u nas w kraju, szkoła krakowska, pana profesora habilitowanego, zwyczajnego Tadeusza Kasperczyka, którego pozdrawiam, profesora Muchę i magistra Magierę, któremu też dużo zawdzięczam. Te szkoły wpłynęły na mój rozwój. Czas, w którym ja się wychowywałem, staliśmy za żelazną kurtyną. Kiedy kurtyna opadła, mój pierwszy bilet, jaki kupiłem sobie, był do Tajlandii. I tam odkryłem, że świat masażu jest po prostu na innym poziomie. Tym niemniej z moimi już osiągnięciami w pięciu levelach reprezentowanych właśnie przez firmę, w której z profesorem i magistrem ukończyłem kursy, wpłynęły na ogromny mój potencjał. Podróże, oczywiście sama WUF Warszawski i wszystkich absolwentów pozdrawiam bardzo serdecznie, ukształtowały mój poziom wiedzy na temat sportu z którego potem zacząłem szukać pracy na siłowniach i w luksusowych takich klubach jak World Fitness, w hotelu Mariot, gdzie poznawałem takich ludzi jak Mariusz Czerkawski, który przylatywał z Kanady na moje zabiegi i oni mnie motywowali do, do dalszego rozwoju, bo mówili, że ta terapia, którą proponuję, jest poza w ogóle jakimiś wytycznymi. Mm -hmm. Jest to oczywiście ciężka praca, potem i, i czasami i ze łzami w oczach i, i ze ogromnym zmęczeniem, ale cała edukacja polega właśnie na tym: na systematyczności, na wierze w drugiego człowieka i przede wszystkim centralizacja w samego siebie. Edukacja w Polsce jest na ogromnym poziomie, wyższa. Mhm. Uważam, że profesorowie dokładają wszelkich starań, żeby potencjalnie dla ludzi dać im szansę odkrywania nowych możliwości, i ja jestem jedną z nich. Czyli można powiedzieć, że wyszedłeś spod ręki naprawdę bardzo dobrych i znanych nauczycieli, prawda? To prawda, tak. Ale to był tylko początek. Początek. Później rozpoczęły się twoje podróże w poszukiwaniu różnych technik masażu, różnych technik terapii, i trafiłeś do naprawdę bardzo różnych miejsc, widziałeś prawie cały świat. Opowiedz, które miejsca najbardziej Cię zainspirowały i co z nich wyniosłeś? Tak jak wspomniałem, że Tajlandia w ogóle mnie zauroczyła. Podejście ludzi przez tylko to jest dziękuję i sawadika, dzień dobry. Ta miłość do drugiego człowieka, mimo tego, że ten kraj też przechodzi własne perturbacje, zarażają tym elementem pracy nad własnym ciałem. Są to wielopokoleniowe kultury, które uczą, jak przeciwdziałać. Chorobą, jak żyć w zdrowym ciele i umyśle. Czyli to jest takie podejście bardziej holistyczne, prawda? Tak. Właśnie to jest bardzo ważny element, do którego, jak y, kraje zachodnie odeszły, że stawiamy medycynę jako y, element y, działania wobec y, farmacji, która tak naprawdę daje nam dużo y, efektów ubocznych, mhm. a zapominamy o holistycznej stronie, która jest naturą którą właśnie praca drugiego człowieka, jego umiłowanie, to dobro właśnie, którym chce pomóc, i jego wiedzą, prawda? Spowodowało to, że zacząłem zwiedzać wszystkie kraje, które jakby kojarzyły mi się, bo nie miałem takiej wiedzy, nikt mi nigdy nie przekazywał, które są połączone z masażem. Więc, na przykład, lecąc do Turcji, gdzieś w Istambule, prawda, idę do Hamamu, nagle spotykam terapeutów i oni nakładają na mnie oliwki, nakładają mydło z takimi specjalnymi materiałami, robią pianę i jesteś na marmurowym Stole w pięknym hamamie i masują cię. Ten gorąc tego marmuru wpływa na, na takie rozluźnienie. Para dookoła i ciężka praca fizyczna tego człowieka no po prostu stworzyło we mnie wyobrażenie, że, że tu nie ma limitów. Tutaj właśnie jest wielka prośba do wszystkich terapeutów i, i osób, które szukają alternatywnego podejścia do zdrowia, żeby właśnie w poszukiwaniu rozwoju osobistego w tym kierunku. Bo my możemy pomagać członkom rodziny, możemy pomagać bliskim i przyjaciołom. To jest w naszych rękach ale przede wszystkim musimy centralizować uwagę na siebie. Są też i automasaże, i takie też poznałem, na przykład będąc yy, w Tybecie. Kolorowi ludzie w szarym kraju, tak naprawdę, yy, w takich kamiennych strukturach, yy, ludzie ubierają w takie kolory jak nasze ludowe. Yy, nasza ludowa ta wzornictwo, wzornictwo, przypiękne w ogóle i czapki i te stroje żeby urozmaicić ten punkt widzenia, ale tam też dochodzi właśnie do takiego punktu energetycznego, gdzie podszedłem do mnicha i mnich do mnie pokazuje, że i tak, ja mam energię, on mi pokazuje. Mówię, Ja zawsze sobie wyobrażałem, że, że czuję ciepło między obiema dłońmi i to ciepło rośnie z czasem, kiedy się koncentruję, ono może być dosyć, dosyć duże. Mm -hmm. I on do mnie podchodzi i mi pokazuje taki gest. Ja już to zrozumiałem, i on mi pokazuje, pokaż mi to tak. I, i, i tu zamknij oczy. I ja zamknąłem oczy, a nagle ręce moje, o tak. Rozeszły się i nie mogą tego utrzymać. Taka była ogromna siła, którą trzymałem w rękach. I osoba, która trzecia osoba, która widziała to, powiedziała mi, że mnich wszedł i tylko zrobił tak rękami z daleka. Czyli ta, ta funkcja energetyczna w tych krajach, w ogóle w formie wibracyjnej, oni potrafili trąbami podnosić ogromne kamienie do góry. I ich budowle w ogóle wychodzą poza świadomość, bo jeżeli widzimy coś takiego wybudowanego jak w Tybecie, ich ten miasto, to, to, to nie ma takiej maszynerii w dzisiejszych czasach, żeby, żeby tam dotrzeć i coś zrobić, a oni to gołymi rękami robili. Praktycznie. I przy pomocy właśnie wibracji y, są tam, y, jeszcze tego nikt nie, 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 nie osiągnął w dzisiejszych czasach, ale mm -hmm. kiedyś 50 takich osób potrafili przez te trąby wywołać takie y, wibracje, Drgania. że to mm -hmm. nowy kamień do góry podnosi. Niesamowite. Pozwolisz, Danielu, że wrócę na moment jeszcze do Twoich umiejętności, o których przed chwileczką wspomniałeś. Ym... Te podróże miały wpływ na ukształtowanie Twojej autorskiej metody terapeutycznej, której uczysz też na co dzień w Majorce, prawda? Tak. Mówimy tutaj o Daniel Terapii i o Międzynarodowej Akademii Masażu Majorka z partnerami, którą prowadzisz. Tak. Opowiedz proszę, do kogo kierujesz ten swój projekt? Jest to bardzo, bardzo interesujący projekt. Jak mówię o centralizacji, to prowadzę do wszystkich Was do wszystkich ludzi, tych nawet najmniejszych, małych dzieciąteczek, które się rodzą, bo one też potrzebują ogromnej uwagi, do, do dzieci w różnym wieku, do młodzieży, chociaż tutaj bym powiedział, wykluczył nastolatków, bo oni muszą przejść hormonalną przemianę i w, i w ich ciele tylko jedynie automasaż jest ważny, bo jednak do tych drugiego człowieka może... Stworzyć różne perypecje, perypetie. Więc musimy tutaj zwrócić uwagę, że w tym okresie ci ludzie muszą mieć mentorów, nie mogą mieć ludzi, którzy będą im wyznaczać kierunki, bo oni wtedy przechodzą chemiczną reakcję i mhm. do po 20 czy 21 latach, kiedy już się wykształtuje szkielet, układ nerwowy i hormonalny, prawda? Tutaj tarczyca, tak. te, te elementy w ciele organizmu. Wtedy możemy jakby spojrzeć na osobę fizycznie i psychicznie, prawda? I ja tutaj zalecam właśnie tą formę przeciwdziałania, czyli robienia terapii. Daniel terapii i International Massage Academy, czyli Międzynarodowa Akademia jest stworzona nad pracą właśnie indywidualną dla każdego z Was. Czyli przyjeżdżacie uczyć się programu, ja nazywam go Self-Confidence, jakby w pierwszym tym elemencie, żeby uwierzyć w siebie, w swoje możliwości, pokonać te wszystkie bariery i ciągle mówienie innych, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze, albo to ego, które bombarduje nas niesamowitą energią, y, która niszczy nasze wnętrze. Dotykamy mhm. A... tutaj bardzo mocno rozwoju osobistego, prawda? To jest też rozwój mhm. osobisty, tak. Ja y, dużo literatury w tym kierunku już przeczytałem, w wielu kursach i seminariach brałem udział i wierzę, że to jest y, jakby kluczowy element. I do tego dochodzi praktyka, czyli tak jak, jak jestem też ja po AWF-ie, mam też y, y, nauczycielski skończony zakres, więc uczył kultury fizycznej lub wychowania fizycznego. O tym, o czym zapominamy po kończeniu szkoły, nagle przechodzimy w stan uśpienia i, i stwierdzamy, mm -hmm. że, że po co nam ruch, że to już wystarczy. albo lecimy na maksa, <laughs> czyli jakieś maratony, <laughs> czyli jakiś Spartan Run i myślimy, że to jest wyznacznik sportu. Sport jest dla profesjonalistów, my musimy patrzeć na rekreację, Zapomnieliśmy, że bierzemy paletki, bierzemy dzieci, odbijamy piłkę, czy się udaje, czy nie. To są pierwsze kroki. I wtedy buduje się między nami ogromne relacje. A przy okazji też, czy umiemy grać fair play, czy jesteśmy, że tak powiem, w pewnym sensie psychicznie odporni, bo niektórzy nie potrafią przegrywać. I to też jest element ego, tej samodestrukcji. I, I w tej formie właśnie ja chciałbym przeciwdziałać. Do tego dodaję jeszcze naukę masażu, w której możemy pomóc swoim bliskim poprzez bardzo efektywne techniki. To, I tego też uczysz w swojej akademii, prawda? Tak, tak. Partners to też są specyficzni ludzie, których poznałem poprzez podróże, ale przede wszystkim przez różne mistrzostwa, w których biorę czynny udział. I tam bardzo chętnie zapraszam te osoby, które mają przeogromną wiedzę właśnie w przeciwdziałaniu, żeby mm -hmm. mieć zdrowie, żeby być zadowolony z życia i, i są ukryci w pokojach z swoimi pojedynczymi pacjentami. A ja ich właśnie zabieram do Majorki, gdzie jest piękna pogoda, gdzie są piękne plaże i też nie wiem czy y, zwróciłaś uwagę, ja wszystko proponuję outdoor, czyli na, na zewnątrz. zewnątrz. Wewnątrz możemy przeprowadzić y, medialne sprawy. Mogę was nauczyć o y, samopromocji, czyli jak pracować y, social media, chociaż tych zalecam unikać ale w jak formie mądrze z nich skorzystać, jak może przede ważne. wszystkim mhm. jak robić sobie pewne elementy biznesowe prawda mhm. bo w tym mam też ogromne doświadczenie przez lata już jako entrepreneur czyli pracodawca i pomysłodawca zatrudniałem i miałem swoje firmy i to bym chciał nauczyć jakich błędów nie popełniać bo tylko głupiec nie uczy się na własnych błędach, powinien się właśnie uczyć na cudzych błędach. Zgadzam się z tobą. <śmiech> <śmiech> Choć te własne też często są nieuniknione. Tak, prawda? tak. To ciągle się potykamy, ciągle spotykamy, ale góra lodowa pokazuje tylko um, sukces na górze, prawda? Ale zapominamy o tym, ile właśnie tej te porażek, tyle self-doubt po angielsku, po polsku, że niewiary w siebie, prawda? Ta, to to mm. ciągle, że ja nie jestem dobry wystarczająco, to, że nie potrafię. I tutaj dużo technik w masażu też odnoszę do tego, bo pokażę Wam, jak pracować i z narzędziami, których w życiu nie widzieliście. Dodatkowo, jak pracować, żeby się nie męczyć. Czyli taka ergonomia, o której też często wspominamy, prezentując nasze produkty firmy Habys, prawda? Tak, to jest bardzo tak. ważne. Tak, no, w Kabysie no. jestem bardzo zakochany, ponieważ prowadzicie właśnie ten element, w którym pomagacie terapeutom w używaniu różnych dodatkowych pomysłów. Tutaj jest właśnie firma rodzinna. To jest produkt, który. I, i grupa ludzi, którzy nie są scaleni tylko przez biznes, tylko poprzez własne idee i pasje. Danielu, na koniec chciałabym cię zapytać jeszcze o mistrzostwa w masażu. Powiedz, jak się zdobywa mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, mistrzostwa Anglii, tak? Opowiedz o tym. I Szwajcarii. I Szwajcarii, pominęłam. I jeszcze sędzią zostałem. Proszę I ambasadorem bardzo. też. To, też no, dziękuję w ogóle, bo to jest zasługa właśnie moich i nauczycieli, przyjaciół, moich rodziców przede wszystkim, którzy już odeszli z tego świata, ale takich ludzi jak ty też, bo, bo wszyscy my tutaj i Pana tutaj, który nas filmuje robią dla nas to, tą wspaniałą pracę i wytwarzają tą niesamowitą energię, w której takie jednostki jak ja potrafią na przykład odnaleźć siebie i powiedzieć Wow, dlaczego? Przecież ja Polak nie jestem gorszy, prawda? I, i mogę gdzieś spróbować pojechać i coś zrobić od, od A do Z. Na takich mistrzostwach pojechałem na pierwsze mistrzostwa świata. W ogóle masaż zaczął się od mistrzostw na mistrzostwach świata. W Kopenhadze, w Danii, w 2017 roku. I to przez Facebooka. Także może nie jest taki ten Facebook najgorszy, mm -hmm. ale y, po, proszę go troszeczkę. Dozować? dozować. Zobaczyłem kilka spotów, które promowały masa świata pierwszy masa świata. Bez wahania wpłaciłem pieniądze, to też nie małe kwoty, no bo pierwsze wpisowe było 150 szterlingów funtów, więc to tak jakby 1500 zł tutaj w, w tamtych kraju. W mhm. Jeszcze. No nie tak dawno, to jest 3 lata temu, 3 lata prawda? Temu to nie, jest, to nie, to nie jest... jest mało, ani nie jest dużo, mhm. bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że koszty trzeba kupić bilet, nocleg, jedzenie, a Kopenhaga nie jest tania. I, I to jakby mi pokazuje pierwszy element, ale też trzeba mieć strój odpowiedni, prawda? Sprzęt, trzeba być przygotowany metorycznie, psychicznie. Mhm. Wiele elementów składowych w, w występowaniu na mistrzostwach musi mieć naprawdę szczegółowe podejście, a przede wszystkim teamwork, bo ja tam pojechałem jako jednostka, mhm. ale zauważyłem, że na pierwszych mistrzostwach ludzie już mieli, swoje grupy. I ja byłem tam jedynym Polakiem na pierwszych, na drugich już było nastroje, na, na, na trzecich już było tam nawet i, i pięcioro osób, więc rodzina rośnie. Staram się tutaj wszystkich zaprosić serdecznie, żeby przyjeżdżali, bo to nie jest kwestia tylko samego wygrywania czy mhm. przegrywania, tylko Kwestia wzięcia udziału w takim Zmiany spektakularnym momencie. Poznania, Poznania mhm. wszystkich mistrzów, bo każdy jest z nich mistrzem kosztu wykonywania pracy własnymi rękami albo ciałem. I, I tutaj jest ogromny bagaż doświadczeń, a przede wszystkim z punktu widzenia marketingowego network który pozwala zbudować przyjaciół na całej ziemi. I to właśnie ci partnerzy w mojej akademii są bardzo zawsze mile widziani, którzy przyjeżdżają, czy to nawet z Polski, czy z całego świata i, i robią swoje kursy, wspomagane przeze mnie właśnie tutaj bazą łóżek z chabysa, sprzętem, który rozwożę w odpowiednie miejsce. Ja jestem logistykiem, ale też i, i, i prowadzę parę działań edukacyjnych, i do tego staram się, żeby wszyscy mieli to, co potrzebują w takim pięknym klimacie, prawda? Bo każdy może reagować różnie na ciepło i słońce i plażę. Tym niemniej nauka nie tylko polega na stronie teoretycznej. Tutaj jest właśnie ta ergonomia, mhm. to, żeby pomagać pacjentowi, ale przede wszystkim sobie. Pamiętamy, centralizacja, prawda? Tu patrzę na siebie, nie na innych, bo inni są fantastyczni. Ale czy ja jestem fantastyczny? Tak. Czy ty jesteś fantastyczna? Tak, wszyscy są fantastyczni, tylko właśnie trzeba w to uwierzyć, i to ego, które nam mówi, że nie, że, że może nie jesteśmy wystarczająco, wcale nie słuchać. I to trzeba trenować. Ten umysł to jest mięsień, który. Nie da się wymasować fizycznie. Tym niemniej właśnie przez medytację można dosiągnąć ogromnych efektów, a przez pracę masażem możemy osiągnąć niewymierne skutki. I tutaj mam ogromny apel do wszystkich przed kamerą, żeby powzięli wszystkie możliwe środki, żeby dbać o własne zdrowie łączyć tą stronę holistyczną, czyli naturalną, przeciwdziałać, mamy to od babci, od, od rodziny, przekazywane z pokolenia na pokolenie, słuchajmy własnych instynktów, one nam naprawdę, to serce to jest właśnie instynkt, umysł to jest ta teoria, prawda, tą teorię można użyć jako siłę, ten, ten, ten element krytyczny możemy użyć jak co? Ja sobie mówię, że nie dam rady i uderzam w te mistrzostwa. Jedne, drugie, trzecie. I tak zdobyłeś swoje pierwsze osiągnięcie, którym było? No pierwszy, Pierwsze mistrzostwa i, i wygrałem srebrny medal w freestylu, mm -hmm. najbardziej prestiżowej konkurencji, Mistrzostw Świata. Mm -hmm. A zaraz potem mistrzostwa w Anglii, brązowy medal w krześle, bo tutaj też jest ciekawostka, że każdy medal, jaki mam i osiągnięcie, jest w innej kategorii. Z jedną terapią. Niesamowite. Czyli ta, ta, sama terapia, ta sama terapia inna kategoria. Inna kategoria. Mhm. We Włoszech w Spiel Lamberto trzecie miejsce łącznie też z Damianem Laszczyńskim. Mhm. Niesamowita postać. Też w masażu freestyle zdobył brązowy medal. Ja zdobyłem w Wellness Spa niesamowite. Tak samo jak Paweł Lamparski, który zdobył we Włoszech złoty medal mistrz spa, także też bardzo gratuluję naszym rodakom. Dodatkowo w tym roku w Norwegii był organizowany konkurs i Izabela Przepraszam, że nie pamiętam nazwiska, też mm -hmm. wygrała brązowy medal yy, w masażu. Polka. Także Polka, tak? Także mamy Czyli na kobietę. Naprawdę mamy mocny zespół. Mamy mocny zespół. Ludzie są utalentowani, mają niesamowitą bazę. To są ludzie, którzy w ogóle kreatują, kre, kreują własny nurt w masażu. Damian y, 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 robi VR i wibrujące muzyką y, niesamowite y, zabiegi, które jeszcze świat nie widział, prawda? Y, Izabela, niesamowita postać, też w masażach y, r, z różnymi stylami modyfikuje. Ja też poprzez nauki prowadzę takie y, odpowiednie treningi, w których na przykład uży, używam pałeczek bambusowych, używam właśnie Toxen Nuad, który jest tym heretycznym, u Mnicha w Monastery uczyłem się z jego mistrzami i jestem jedynym tak naprawdę w Europie, no tak może i na świecie, jeżeli chodzi o, o taką kwestię właśnie tej techniki, którą mnie nauczyli. I doszedłem do poziomu nauczyciela, czyli mistrza i to jest od samego Mnicha. Z, z Tajlandii, jako wzór właśnie uznania za tą współpracę, bo też pokazałem im moją terapię i oni też zakochani, że czegoś się mogli nauczyć, a ja też się uczę i ciągle się uczymy, całe życie się uczymy. To jest takie piękne, że możemy przez podróże tych ponad 55 krajów, które zwiedziłem, żeby zobaczyć, jak pomóc drugiemu człowiekowi, stworzyło we mnie świadomość, że każdy jest tak naprawdę terapeutą. Każdy, tylko ta limitowana wiedza przez wielkie korporacje, niestety muszę tu powiedzieć, firmy farmaceutyczne, które nie wspomagają, nie jest to news. Te wszystkie osiągnięcia, no w tym roku przecież Szwajcaria, dopiero wróciłem od Mnichów, pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Szwajcarii i Złoto, prawda? Co, co też jakby. Nie jest tylko dla mnie nastawieniem, żeby wygrywać, ale to udowadnia, że dopiero skończyłem kurs dla takich młodych terapeutów. Skończyłem kurs, jadę i wygrywam. W tym, w tym akurat technice, toksen. I, I to na, miałem koleżankę Rita, zdobywa srebrny medal w azjatyckim na Mistrzostwach Świata, i ona mi mówi: Daniel mieszka na Cyprze. Ja się nauczyłam masażu z YouTuba. A ja mówię super, mówię, Tomasz, widać, nie dość, że jest talent, bo to z człowieka, to właśnie mm -hmm. jak się centralizuje tą wiedzę, że. Wiedzę można też przekazać medialnie, czyli poprzez dystans, prawda? To, co w dzisiejszych czasach niestety większość młodych ludzi odczuwa, że zamiast iść do szkoły, spotykać się z kolegami, z koleżankami, to jedynie tylko online, poprzez ograniczenia, które są spowodowane. A propos młodych ludzi, Danielu, chciałabym ci jeszcze na koniec zapytać o takie bezcenne rady, które uniwersalne rady, jakie chciałbyś dać młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją drogę w zawodzie terapeuty, masażysty. Masz jakieś takie uniwersalne własne przemyślenia, rady, które mogłyby im pomóc? Tak, przede wszystkim takie serduszko tutaj mocne, ogromne, żeby się pokochać przede wszystkim, pokochać siebie, zrozumieć własne ciało, pracować na nim Poczuć, co tak naprawdę jest we mnie, co dolega, czemu mogę przeciwdziałać. Wtedy zrozumiemy sens naszego działania. Ja samą podróż zacząłem jako ratownik wodny. Wtedy jeszcze nawet tylko członek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego z Radomia, który wszystkich serdecznie pozdrawiam też z całego serca. Niesamowici ludzie. Ura, ratując pierwsze życie w wieku siedmiu lat poprzez przeciwdziałanie, bo to nie było jeszcze jak, jak tylko akcja ratunkowa, wyciągnięcie i, i dziecko na szczęście nie było... Sam byłem dzieckiem, prawda, nie, nie, nie napiło się na tyle wody, ale już przytomność była, że tak powiem, trzeba było użyć usta, usta, żeby w tą wodę wydobyć z płuc. I, i to zrozumiałem, że w, to jest też masaż i, i to, to ciało, kiedy dochodzimy do resuscytacji i zaczynamy reanimację, bo resuscytacja to oddechowe i przywrócenie ich sercowych jest, jest niesamowitym kompleksem, bo tak naprawdę potrzebujemy team i w tym teamie, jak na mistrzostwach, wiesz, jak jedziemy wszyscy razem, czy Damian, czy pan Lamparski, czy Izabela, czy jeszcze inni, którzy do nas pomagają nawet i z Chabysa, to wtedy nie ma granic, wtedy to jest, to jest po prostu burza mózgów, niesamowita energia i wygrywamy, bo to samemu tak naprawdę jechać, to nie jest, nawet pan Lamparski był z teamem tam ze Szkocji, Damian był samemu, potem pojechał razem, w kampingu mhm. mieszkaliśmy, wynajęliśmy vana, takiego kampera, mieszkaliśmy przy zamku na Mistrzostwach i mówię, Damian, jedziemy jako team. No, było, było, było ostro. I, w, I Damian wygrywa z, y, 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 mistrzostwa Europy. Jesteś takim bardzo otwartym człowiekiem i chętnie pomagasz też młodym y, osobom albo początkującym, którzy chcą jednak uczestniczyć w takich mistrzostwach, chcą, chcą poznawać y, Z całego serca, z całego serca. Mm -hmm. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli. Ktokolwiek zwróci się do mnie, czy na moje Daniel Terapii, czy na kursy na Majorce. Wszyscy. Można znaleźć się też na Facebooku, Można. na profilu Daniel Hamilton. Daniel Hamilton. Także Hamilton. serdecznie zapraszamy. Tak. Hamilton to też z tymi celebritami, co pracuje, wiesz, to, to, to imiona no są naprawdę. Z najwyższej półki. Sam y, dziwię się, że chłopak z miasta Radomia, no też Warszawiak, bo tata z Warszawy, mama z Radomia, urodzony w Warszawie. Y, nagle wchodzę w elity tego świata i pracuję z elitami do, do, do dzisiejszych dni. To mi też pomaga pracować mniej, zarabiać więcej i pracować z ludźmi, z którymi lubię pracować. I ten kompleks działań dla młodych was i którzy rzeczywiście szukają tego potencjału życiowego, pamiętajcie, że tu jest w Was siła. I ja Wam mogę to przedstawić na własnym doświadczeniu, bo mam je ogromne, na różnych szczeblach, bo tu też dochodzi prawo, tu sama dyscyplina, ale też ten element, żeby nie męczyć się, i nie szkodzić sobie. Bo często młodzi podchodzą do masażu bardzo entuzjastycznie, dużo siły wkładają, a potem czują szczerbek na własnym ciele. Te mikrourazy, częste nawet yy, zwyrodnienia, które mieli nawet z dzieciństwa, dokuczają i porzucają tą pracę, bo, bo stwierdzają, że to jest ciężka praca fizyczna. Jest, ale można sobie ją pomóc. I tutaj. Na pewno wam pokażę parę takich ciekawostek, których nigdy nie widzieliście, a wręcz nawet zastanowicie się, czy to jest możliwe. To też taka ciekawostka. I przede, przede wszystkim patrzcie na siebie, rozwijajcie siebie i ja Wam z całego serca Wam pomogę. Także buziaczki, kciuki do góry, pozytywnie z wiarą, z myślami, które wspierają, niektóre niszczą. Danielu, bardzo serdecznie dziękuję ci za tą rozmowę. Była niezwykle inspirująca. Myślę, dziękuję. że nasi obserwatorzy bardzo dużo dobrego wyniosą z tej rozmowy. Jeśli ktoś chciałby poznać bliżej Daniela, zapraszamy na jego profil. Na Facebooku profil Daniel Hamilton, a po więcej wywiadów, spotkań z inspirującymi ludźmi ze świata fizjoterapii i masażu zapraszamy oczywiście na nasz kanał Habys na YouTubie. Dziękuję, Danielu. Ja również. Do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie i też bardzo bym chciał podziękować Panowi Elimin, Emilowi, który jest tutaj habys głową i szyją. Który wspiera nas w tych wszystkich projektach i, i niesamowicie tworzy przyszłość w tym kierunku. Bo to jest właśnie ta edukacja, którą możecie otrzymać, którą możecie wzbogacić siebie. Buziaczki. Z Dziękujemy serca. serdecznie. Do zobaczenia.